Witajcie drodzy widzowie mojego kanału. Mam dziwny problem z symulatorem Trains 2009. Problem objawia się w ten sposób, że mam tutaj wgraną PC120N. Co się dzieje, gdy ją przeciągam do programu instalacyjnego i próbuję ją wgrać? Zaraz zobaczycie, co się dzieje. W zasadzie wgrywanie teraz postępuje w miarę normalnie, ale zaraz zobaczycie, co takiego się wydarzy, gdy dodatek się wgra. O! Sami widzicie. Program Connect Manager Plus przestaje działać. Program przestał działać poprawnie z powodu wystąpienia problemu system Windows. Zamknie program i powiadomi cię, jeśli istnieje dostępne rozwiązanie. To właśnie jest problem w związku z tą pesą. Nie wiem, co zrobić, żeby tego uniknąć. Czy jest jakaś opcja, żeby tego problemu uniknąć, żeby nie pojawiał się ten komunikat? Poradźcie mi, co zrobić, bo to dla mnie bardzo ważne.